Łobzie ze Światowidem. Świnoujście, Krzysztof Samociuk. Mówi krótko, to będzie najważniejszy sezon w mojej karierze. Arkadiusz Skrzypiński, szczeciński mistrz w kolarstwie niepełnosprawnych, ma jeden cel – olimpiadę w Londynie. A ten rok to właśnie czas kwalifikacji. Arkadiusz Skrzypiński trenuje na siłowni w Szczecinie. Miniony rok miał fantastyczny. Został m.in. rekordzistą świata w maratonie. Najważniejsze starty w tym roku to 3 puchary świata w Hiszpanii, Kanadzie i Francji oraz Mistrzostwa Świata w Kolumbii. Nie będę skupiony na żadnych takich widowiskowych startach, tylko kilku imprezach w ciągu roku, na których chcę wypaść jak najlepiej, żeby być w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, co da dobrą pozycję wyjściową na Londynie. Szczecinianin wystartuje oczywiście w kilku maratonach, gdzie punktów kwalifikacyjnych do Londynu nie zdobędzie. Chce przede wszystkim wygrać w Berlinie. Tam nigdy nie stanął na najwyższym podium. To jest mój ulubiony maraton, najbliżej domu. Można ściągnąć rodzinę, znajomych i mnie takie rzeczy nie peszą. Lubię wtedy rywalizację. I tylko jednego żal. Arkadiusz planuje start w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. W Szczecinie w tym sezonie raczej go nie zobaczymy. O 18.30 zapraszamy na obraz dnia. A na kolejny serwis Kroniki o 21.45. Do widzenia Państwu i do zobaczenia. Do widzenia.